Postać doktora Brighta nierozłącznie związana jest z SCP-963, medalionem zwanym nieśmiertelnością. I rzeczywiście, przysporzył on Brightowi niemałej klątwy, jaką jest fakt tego, że nie może umrzeć. Po każdej śmierci jego umysł przenosi się na ciało kolejnej osoby, która dotknie medalionu. Minęło już wiele lat, odkąd zginął po raz pierwszy, od tego czasu przeskakiwał między wieloma ciałami. Dziesiątek, jak nie setek osób, mężczyzn, kobiet, dzieci, a nawet zwierząt. Czy przez ten cały czas zmienił się? Czy zatracił siebie? Czy możemy powiedzieć, że teraz dr Bright i SCP-963 to jedno i to samo? Na początku pozwolę sobie wytłumaczyć wam, albo i przypomnieć, czym jest sam obiekt SCP-963, nieśmiertelność, autorstwa administratora fundacji SCP Duckmana, który jest jednocześnie autorem postaci doktora Brighta. W raporcie czytamy, że każdorazowa śmierć doktora Brighta ma być zwieńczana przekazaniem SCP-963 do członka personelu klasy D, aby przedłużyć jego życie. Taką klasę D wyłącza się z 100-miesięcznej procedury terminacji. Brightowi przydziela się również asystenta o wysokiej stabilności psychicznej i lojalności wobec fundacji. SCP-963-1 to ozdobny amulet, który został znaleziony u pewnego człowieka, który interesował się okultyzmem. Mężczyzna ten popełnił samobójstwo, najpewniej aby uaktywnić moc amuletu, jednak nie mógł z niego korzystać, ponieważ już nie żył, gdy amulet został aktywowany. Dopiero Jack Bright, wtedy jeszcze młodszy naukowiec fundacji, zdołał z niego skorzystać, gdy nieświadomy jego możliwości zginął poprzez wyłom przechowawczy, spowodowany ucieczką Abla, SCP-076-2. Hipoteza doktora Brighta brzmi, iż uruchomił amulet, bo został zabity, a nie popełnił samobójstwa jak stwórca obiektu. Zdolność SCP-963 zaczęła się manifestować, gdy klasa D miała oczyścić rejon z gruzu i dotknęła się amuletu. Wtedy umysł Brighta przeskoczył na tego członka klasy D, a po wielu eksperymentach nad tą anomalią odkryto i przeanalizowano dokładnie limity 963. Oprócz standardowego przenoszenia się po śmierci doktora Brighta jego umysłu na inne ciało, jeśli amulet utrzyma kontakt z inną osobą przez 30 dni z rzędu, a Jack Bright jeszcze żyje, ta osoba stanie się jego kopią. Efekt amuletu w tym wypadku również zadziała. Pod koniec raportu widnieje wpis odnośnie do SCP-963-2, który jest kopią SCP-963-1 stworzoną za zleceniem O5-9. Nie wiemy o nim zbyt wiele, prócz tego, iż wszystkie podejścia kończyły się fiaskiem, dopóki nie wydarzył się przełom. SCP-963-2 występuje w paru wersjach w różnych opowiadaniach. Raz jest stosowany jako amulet O5-9 zwanego nieszczęściem, jednak owadzie, która sprawia, że nadzorca pamięta tylko i wyłącznie fakty do jego pierwszej śmierci. W innym wypadku, który pobieżnie omówimy dziś i w przyszłych odcinkach o doktorze Brightie, jest jego użycie w opowiadaniu Unfinished Business, w którym Jack Bright zostaje pozbawiony amuletu i jest zmuszony do użycia zapasowego, czyli właśnie SCP-963-2, tworząc jednocześnie setki swoich kopii myślących jak jedna. Tak więc, skoro już wiemy, z czym mamy do czynienia, czemu doktor Bright nie jest zabezpieczony? Czemu fundacja nie zabije go i nie oznaczy obiektem SCP? Czy to dlatego, że stał się praktycznie jednością z SCP-963, czy może dlatego, że jest tak lojalny wobec fundacji, że ta stwierdziła, że przymknie na to oko? Przeanalizujmy, czy to SCP-963 stał się Brightem, czy to Bright stał się SCP-963. W wielu opowiadaniach widzimy, jak doktorzy i inne postacie zwracają się do Brighta numerem 963, identyfikując go bezpośrednio z amuletem, mimo że nie została wydana żadna odezwa traktująca o tym, że Jack rzeczywiście ma być oznaczany tym numerem. Przykładem jest tutaj dr Summit w pierwszym rozdziale Tales from the Bright Side. Widać, że dr Bright jest przyzwyczajony do takich docinek, bo grozi koledze strzałem w stopę, jeśli zdecyduje się jeszcze raz nazwać go numerem SCP. I uwaga, tak, dr Summit później obrywa kulką w stopę. Bright okazuje w takich sytuacjach wyjątkową charyzmę wobec młodszych naukowców i innych osób obrażających go. Wygląda przez to często na bardzo zadufanego w sobie. Jednakże, momentami nie może się im sprzeciwić i walczyć z nimi. Tak też jest w kolejnym przykładzie, do którego zmierzam, czyli do wycinku opowiadania egzekucji doktora Brighta, które omówię szczegółowo w następnych odcinkach. W tym opowiadaniu ekipa Brighta wraz z nim samym zostaje porwana przez islamistów, torturują go i nagrywają każdą jego kolejną śmierć. Nazywają go gulem, mówią, że kradnie życie innych w zamian za własne, że nie jest człowiekiem. Ty z naszyjnikiem, jesteś doktor Bright, wiemy o tobie wszystko. Mężczyzna wyciągnął rękę, by dotknąć amuletu, ale jego ręce były pokryte skórzanymi rękawiczkami. To ty. To twoja dusza. Jesteś obrzydliwością. Pokażemy światu, że stoimy przeciwko takim rzeczom. Zbliża nas to do punktu, który chcę szczegółowo omówić w tym materiale. Mianowicie, czy przy takiej ilości tortur,
cierpienia i śmierci. Bright może pozostać sobą? Czy jest to fizycznie możliwe dla niego, dla jego duszy, umysłu, żeby pozostał sobą, będąc cały czas nazywany tylko identyfikatorem amuletu, zabijany bez skrupułów, bo przecież zaraz wróci do życia. Ten temat rozwija dokładnie druga część opowiadania Unfinished Business, niedokończone sprawy autorstwa Troyer. W nim to fundacyjny psycholog, dr Glass, wspomina przeszłość, w której dr Bright był jego częstym gościem. Dr Glass widział w nim coś, czego inni nie dostrzegali. Traumę skrywaną od długiego czasu i to, że po każdej śmierci cząstka umysłu osoby, której ciało przejmował, nadal znajdowała się w Brightcie. W momencie, gdy dr Clef czy dr Kondraki nabijali się z Glassa podczas wizyt, Bright mówił prawdę, wylewał swoje żale i swoje cierpienia. Na początku psycholog sądził, że Jack też sobie ciśnie z niego bekę, bo za każdym razem przychodziła do niego inna osoba i podawała się za doktora Brighta, ale wtedy zasięgnął do akt SCP-963 i zrozumiał. Glass notował schematy rozmów z Brightem i zauważał zmiany. Niektóre rzeczy pozostawały takie same, ale niektóre zdawały się być bardzo niepokojące. Starał się dopytać go o życie rodzinne, konkretnie o jego brata, SCP-590, który teraz jest głęboko upośledzony psychicznie za sprawą doktora Brighta. Ten jednak zamilkł i odparł krótko. Zrobiłem to, co należało. Za każdym razem, gdy padało pytanie o TJ-a, atmosfera w pokoju gęstniała, a dr Bright odpowiadał. Zrobiłem to, co musiałem. Zrobiłem to, co miałem. To jego własna wina. Nie decydowałem o tym, żeby się taki stał. Zrobiłem to, co chciałem. Za każdym razem to samo. W końcu jednak, po wielu pytaniach, Jack zmienił odpowiedź. Zapytany o brata odparł. Nie pamiętam. Dr. Glass z czasem zrozumiał, że Bright z każdą zmianą ciała coraz bardziej przestawał być sobą. Jego bezwzględna lojalność fundacji to tylko przykrywka, która ukrywa to, czego podświadomie pragnie najbardziej. Śmierci. Opowiadanie później rozwija się w historię o tym, jak Glass zwerbował paru doktorów, aby ostatecznie raz na zawsze zabili Brighta. We wcześniejszej części został on pozbawiony SCP-963, który zniknął w czeluściach SCP-093 wraz z doktorem Clefem, a teraz zaczął posługiwać się prototypem SCP-963-2, żeby zrobić całą armię siebie i nie dopuścić do żadnych podobnych temu incydentów. Nie będę wam spoilerował konkretów, zrobię to w następnych odcinkach, gdzie szczegółowo omówię te i inne historie związane z licznymi momentami śmierci doktora Brighta. Jednak to nadal nie odpowiada nam na pytanie, czy Bright rzeczywiście postradał zmysły i stał się marionetką amuletu. W końcu to dr Glass został później skazany na zamrożenie za plan zabicia go. Kiedy ochroniarze eskortowali go, aby wykonać wyrok, z maniakalnym wzrokiem wrzeszczał: to nie Jack Bright, to już nie on. To nie wydarzyło się od tak, to jak kładzenie pojedynczych kamyków na plaży raz po raz. To nie w porządku, on chce umrzeć, wy idioci, on po prostu chce umrzeć! A może obaj oszaleli? Dr. Bright na punkcie służenia fundacji i bycia jej robotem, działającym dokładnie tak, jak mu rozkażą, a dr Glass na punkcie uwolnienia Jacka od nieśmiertelności. Tak czy inaczej zostaje mi ostatnie opowiadanie do omówienia, ostatnie opowiadanie, które dokładnie pokazuje to, co stało się z psychiką doktora Brighta i ostatecznie pokaże wam, co zrobił z nim amulet SCP-963. An Evening with Dr. Bright, wieczór z doktorem Brightem, to kolejne opowiadanie autorstwa Duckmana, tym razem traktujące o etyczności amuletu Brighta, a także tego, co siedzi w jego głowie. W opowiadaniu tym do biura Jacka proszony jest młodszy naukowiec, dr Frederick Hayden. Nosiciel amuletu pragnie usłyszeć jego wątpliwości, które ostatnimi czasy wyrażał względem używania 963. Twierdzi, że nieetycznym jest używanie go, przykładowo w celu powstrzymywania niebezpiecznych osób, które mogłyby przydać się fundacji i miały prawo żyć, jak to miało miejsce w przypadku więźnia androida. Bright odpiera, że pamięta o tym dokładnie, wymienia jej imię, nazwisko, wiek, rodzinę i miłość życia, która zamieniła ją w cyborga. Hayden jest w lekkim szoku, jednak kontynuuje dalej i mówi, że jego konkretnym zażaleniem jednak jest przetrzymywanie przez Brighta czterech ciał, których umysły zostały przez niego podmienione, tak na zapas. Dwa z nich są małpami, co nie przeszkadza najwidoczniej Haydenowi, więc zostają dwa ciała. Reszta to klasa D. Hayden tłumaczy, że powinni oni zostać zabici, ponieważ zostali skazani i nie zasługują na życie pod jakąkolwiek formą, bo nie wierzy, że amulet działa jak przeszczep mózgu, a fundacja póki co nie ma jak tego udowodnić. Bright ponownie odpiera, że wie lepiej, jak działa medalion, że działa dokładnie jak przeszczep mózgu, jak czyszczenie dysku komputera i wlepianie informacji z innego nośnika danych. Dr. Hayden zdaje się, że jest już całkowicie przekonany i jest już gotowy do wyjścia. Jednak Jack zatrzymuje go. Mówi, że jest jeszcze jeden powód, dla którego należą mu się te ciała. Jestem fundacją. Bright spogląda na wizytującego go mężczyznę z lekkim uśmiechem na twarzy. Hayden jednak jest mocno skonsternowany.
W jego myślach przelatuje tysiąc teorii, które słyszał o megalomanii Brighta i o tym, że ma zbyt wydumane ego. Bright jednak zaczyna tłumaczyć. Za 25 lat będziesz starszym badaczem. Może pod sobą będziesz miał cały ośrodek z ludźmi, których ja będę szkolił. Ja będę starszym badaczem odpowiedzialnym za personel. Za 50 lat będziesz, daj Boże, gotowy na emeryturę i zostawisz swoją pracę zaufanemu badaczowi, który został do fundacji wprowadzony przeze mnie. Ja nadal będę starszym badaczem odpowiedzialnym za personel. Za 75 lat, jeśli będziesz nadal żywy, będziesz chorował na demencję i inne choroby umysłowe, nie kontrolując się prawie w ogóle. Ja jednakże będę w kolejnym młodym ciele, trenując nowe pokolenie badaczy. Hayden zaczyna lekko drżeć, przerażony. Bright stuka mocno w palcem w biurko, dokładając wszelkich starań, żeby doktor zrozumiał przekaz. Za 100 lat będziesz martwy, a badacze, których szkoliłeś, będą gotowi, by przejść na emeryturę. A to ja zajmę się tym, kto ich zastąpi. Za 200 lat twoje imię będzie pamiętać tylko parę wybranych osób przeglądających archiwa, a ja nadal będę starszym badaczem, od czasu do czasu z lampką wina wspominającym tych, którzy przeminęli. Ale lista będzie długa. Za 1000 lat nikt nie będzie pamiętał o twoim istnieniu, a ja nadal będę pracował w fundacji, by chronić ludzkość. Rozumiesz? Ja jestem fundacją. Kreuję jej przyszłość i może rzeczywiście przez to jestem tak samo okropny jak ten amulet. Czy chcę tego? Nie, ale nie ma ucieczki przed 963. Co mi pozostaje? Jeśli odejdę, oznaczą mnie jako SCP i ukryją amulet, żeby nikt nigdy się do niego nie dobrał. Myślisz, że mogę wieść normalne życie? Nie mogę mieć własnych dzieci, tylko dzieci ciał, które posiadam. Fundacja to moje życie. I zamierzam zrobić je najwspanialszym, jakim mogę. Bright uśmiecha się do Haydena. Pozwala mu odejść. Umysł doktora Brighta to pokręcone miejsce, raz pokazujące, że zostało całkiem przejęte przez 963, a jego pragnienie śmierci jest jedynie podświadome. A raz wręcz przeciwnie, daje nam do zrozumienia, że Bright jest w pełni świadomy i lojalny fundacji i wie dokładnie, z czym się to wiąże. Tak więc, czy amulet jest Brightem? Czy to Bright jest amuletem? Jak zwykle nie będę wam podawał konkretnych odpowiedzi. Mam nadzieję, że wnioski same wam się nasuwają na myśl. Tak czy inaczej, to nie koniec, a dopiero początek, bo historia doktora Brighta jest jeszcze długa. Ja jestem Pio. Do zobaczenia. Kiedyś.